ale no to słuchajcie, no bitki na weselu, no to są na porządku dziennym, no. Pamiętam kiedyś, żeśmy byli na weselu u takiej Bronki, ale to jest stryjeczna siostra żony Zbyszka, Tereni, nie? Jak żeśmy się tam złapali za łby z braćmi panny młodej, no to powiem wam, myśleliśmy, że na policji wszyscy wylądują. No, na Wiejskim coś nas zaczepili ze Zbyszkiem, nie? I oni coś się pchają, weźcie się pchata, nie? I Zbyszek do nich się przypiął, oni do nas, no zaraz tutaj macie problem, a my to kurwa chodź, no to chodź, nie? I oni, no to chodź. Wyszliśmy to jeszcze, bo to jeszcze na szkolnym było, bo to na salach gimnastycznych kiedyś można było wesele robić. No to żeśmy pod szkołą się zaczęli kotłować. Daj ta spokój. Zbyszek nos połamany, klamę do dzisiaj ma w ogóle taką zakrzywioną. Ja też portki podarłem, ale żeśmy tam się postawili im. A innym razem u takiego Jurka z Zarzeki, bo to też, daj ta spokój, już myśleliśmy, stary kawaler, że on się nigdy nie ochajta, z taką wiolką z zakładów mięsnych się wzięli, no i dobra, bo to już drugi dzieciak w drodze, no to powiem wam, jak żeśmy się tam też złapali, ale to była inna sytuacja, bo tam do jego świadka kobiety się przystawiali, nie? I on podlas i mówi, no a co ty mnie tutaj, ręce przy sobie? Ale tam się postawił coś, no dobra, wychodzimy, nie? No i my poszli za nim, tam koledzy z zakładów jakichś też się dobrali. No i powiem wam, też się kotłowali, tu, że mu łokcia tak zdar, że do dzisiaj na zmianę pogody, jak ma być mróz, albo jakie ocieplenie, to mnie boli. Bo jakoś tak, no, widzita, no, są szkody wojenne. No, ale co człowiek przeżył, to przeżył. Powiem wam, my ze Zbyszkiem, to lubim, jak się czasem to kotłuje tam, bo co ja będę gadał, no. Jak bitki na weselu nie ma, to znaczy, że małżeństwo będzie nieszczęśliwe. A jak se dadzą po mordach, to i od razu dobry znak na szczęście dla pary młodej. Więc pamiętajcie, na weselach, jak coś się zaczyna do was sadzić, od razu na brodę i wyjaśniać sytuację, a to tylko będzie na 100 lat dla pary młodej.